siemano ludzie, ja jestem Ekstensony, witam was w kolejnym odcinku, pierwszy taki odcinek na moim kanale, gdzie będę oglądał sobie mecz Real Madryt-Napoli. Wy oczywiście nie będziecie tego widzieć, bo nie mogę tego nagrać, bo mi filmik usuną. Także zrobimy sobie coś takiego, jeżeli wam się spodoba, jeżeli zostawicie 500 łapek w górę pod tym filmikiem, to coś takiego będę wam nagrywał częściej. Sorry, nie zacząłem od samego początku, bo musiałem ustawić aparat. Teraz akurat Napoli atakuje, jest trzecia minuta. No i na was łapie piłkę. Pewnie będziecie słyszeć też telewizor. W międzyczasie, żeby nie było za nudno, że tak sobie będę siedział i się patrzył, otworzymy sobie jakiś blisterek. Mam tu blisterek z Neymarem, z FIFA 365, z Cards Planet. Kupiłem sobie też jeszcze gazetki Bravo Sport, więc sobie za chwilę otworzymy. Ale dobra, skupimy się na razie na meczu. Dobra. Mam tu pićku, żeby mi nie zaschło w gardle. Postaram wam się nagrać cały mecz. No ja bym chciał, żeby Real Madryt wygrał. No oczywiście widzicie chyba, komu kibicuję. Zresztą ci, co mnie znają, to wiedzą. Dziwnie się tak czuję. Żanki jeszcze nie ma w domu. Poszła z koleżanką na miasto. A ja sobie mogę spokojnie obejrzeć meczyk. Czwarta minuta. Dobra, przyciszę troszkę. Pewnie będziecie słyszeć tam. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widać. Nagram wam dwie połowy, jak się uda. No teraz Real Madryt przechodzi do ataku. No niestety. No nie, wczoraj udało mi się obejrzeć mecz Barcelony, ale baty straszne dostali. Angel Di Maria po prostu wymiatał w tym meczu. No i jeżeli będziecie chcieli więcej takich filmików, to mam, też będę nagrywał. Może jak będziecie chcieli, to może z Legia, z Ajaxem, jak mi się uda, to może nagram. Ten mecz bodajże chyba jest jutro. Wy ten filmik będziecie oglądać w czwartek. Będę musiał go zmontować i wrzucić, a on będzie pewnie strasznie długi. Dobra, jest piąta minuta. Może otworzymy sobie jedną gazetkę, zobaczymy, co tu fajnego jest w saszetce. O! Kupiłem sobie, bo się okazało, że są karty specjalne. Więc sobie otworzymy jedną. No i tutaj są karty specjalne. Nie wiem, czy wy tam będziecie to widzieć. O, Cristiano Ronaldo przy piłce. Podanie do Marcelo, strzał i nie ma. Benzema w ogóle stanął taki, jakby nie wiadomo, o co chodzi. Milika nie ma. Znaczy, nie widzę go tu. A nawet nie zdążyłem zobaczyć skład, ale chyba tam będzie siedział na ławce. Ale nie widzę go na razie. Dobra, zobaczmy sobie, co będzie w tej pierwszej saszetce. Z Champions League oczywiście. Kodzik, ale nie będziecie pewnie widzieć. O, widzę, że karta specjalna jest. Mamy Godina. Jest Godin. Haldi. Bender. Quaresma. No i tu mam jeszcze Defensive Duo. I jest Defensive Duo. Są karty specjalne, także fajnie. Muszę sobie to gdzieś odłożyć. No bo może na razie tutaj. Za chwilę sobie otworzymy kolejną. Nagrywam w tą stronę. Widzicie tylko ścianę ogólnie, bo telewizor jest po tamtej stronie. Zawsze sobie siedzę tam na fotelu. No teraz Napoli atakuje, siódma minuta i... Ale nic z tego nie będzie. Mam fajny kubeczek, jeszcze taki zimowy. Chciałem nagrać live'a, niestety mój laptop nie ma za bardzo fajnej kamerki, więc byłoby to ciulowato. Ale jak się dorobię jakiejś fajnej kamerki, to wtedy myślę, że zrobię sobie live'a, gdzie będę oglądał meczyk i wtedy będę mógł sobie z wami pisać. Szkoda, że teraz nie mogę. W sumie mógłbym się połączyć, ale byście mnie kiepsko widzieli. Oj, teraz Napoli ma szansę. I gol! I gol! Insigne! 1-0, jaka bramka! O, fuck! Masakra. Ja mówiłem tu wcześniej w jakimś filmie, że coś mi się wydaje, że Real tutaj wtopi.
No to jest początek meczu, więc jeszcze mogą odrobić, co nie? I jaka akcja. Z pierwszej na was nie miał szans. Jaka. Ale ładna bramka. Kurde. Insigne. A. Masakra. No i lipa. 1-0 Napoli wygrywa. Powiem wam taką historię, że jak zawsze ubieram tą bluzę i oglądam mecz, bo zawsze sobie ubieram, to Real Madryt wtapia. I mam nadzieję, że tak nie będzie, ale nie będę się rozbierał. Nie no, masakra jakaś. Modric. A ja sobie tu w ogóle mam laptopa i sobie będę sprawdzał. To jest fajny taki bajer. Jest taka strona, gdzie ci pokazują, jak rosną subskrypcje. Mam 31,960. Brakuje mi jeszcze 40 do 32 tysięcy. Idzie to naprawdę bardzo fajnie. W ogóle się czuję, jakbym live'a nagrywał. Śmiesznie. Dobra. No i znowu Napoli. Nie. Wrzuciłem wam dwa filmy. Oczywiście ten filmik to już oglądacie, pewnie obejrzycie go w czwartek. Dwa meczyki i jeszcze nagrałem wam Bravo Sport, właśnie to, gdzie się zdziwiłem, że w ogóle są karty specjalne. Myślałem, że to będą te saszetki promocyjne. O, James. Marcelo przy piłce, ale niestety traci, ale jeszcze jest cross. Nie wiem, może akurat będzie tak, że Żanka przyjdzie, to może się z wami przywita. Modric wrzuca pięknie, ale nie no, nie ma szans. Gra tam Callejon, wychowany w Realu Madryt w Napoli. Niedobrze. Niedobrze się mecz zaczął. Czemu gwizdzą? W ogóle masakra jakaś. Chyba, że znowu, chyba, że dzisiaj Real dostanie baty. A ja sobie na pocieszenie otworzę drugą saszetkę z Bravo. W ogóle była taka akcja, jak byłem w sklepie. Kupowałem sobie Bravo Sport, stał gościu z synem. I syn strasznie chciał saszetki z FIFA 365 2017, a ich już nie ma w sklepie. I był mega niezadowolony. No i tu też są karty specjalne. Jaka akcja! Czemu tam nikt nie wykończył tego? Jeszcze James, ale co on robi w ogóle? Nie no, masakra jakaś. Nie ma Bale'a, szkoda. Zobaczymy sobie tutaj. Nie wiem, pokażę, może będzie widać. Taka akcja. A Ronaldo ładnie przyjął to. Ach, tutaj Benzema mógł strzelić. A niestety. O, Gaitan. O, już wiem, że tam będzie ktoś z Realu Madryt. Bo widziałem. Mam kolejną kartę. Ale Real ciśnie. No strzela. Benzema. Aj, za wysoko. O, mam zawodnika z Napoli. Zawodnik z Napoli, tu jeszcze jest Gabi. Ciekawe, kto tu w ogóle będzie na karcie tej z Realu Madryt. Ja wam już pokażę, będziecie widzieć szybciej ode mnie. Defender. Czy to będzie jakiś obrońca? Danilo. Ale fajnie, że wpadają karty specjalne. O, jest Milik. Wstał z ławki rezerwowych. A tą Benzema coś próbuje, ale kurde. Szkoda, że nie mogę tego nagrać z kimś. Brakuje mi tu na przykład, o, z Pepe. To by było fajne, co? Jakbyśmy tak sobie razem siedzieli i nagrywali.
Może kiedyś uda nam się coś fajnego takiego nagrać. Pepe, może przyjedziesz do mnie w końcu. Przyjedź do mnie. Nagramy sobie jakiś fajny meczek. Będziemy komentować. We dwójkę to było raźniej. Samemu tak trochę głupio. Nie wiem, o której Żanka wróci. Jest 9, nie chce siedzieć, co nie? No i mógłby być teraz samobój, ale niestety. To już jest 13 minuta. James przy piłce, podanie do Ronaldo. Ten leży teraz na tej ziemi i co? Bez sensu. Ronaldo. Nic nie było. Ciekawe, ilu z was ogląda ten mecz. Ale tak w ogóle to, bo wstawiłem filmik, dwa nawet, i o dziwo, myślałem, że nikt nie będzie oglądał, bo są mecze, a w ogóle tutaj... A wy oglądacie. Ja oglądam na N-Sport, albo na kanale Plus. A ciekawe w ogóle, jak ten drugi meczek, w sumie... A nie, wiecie co, ja sobie zrobię... Włączę sobie tutaj. Włączę sobie na internecie. Będę wiedział, jak tam nasz Lewandowski. O, nawet nie wiedziałem, Bayern też wygrywa. Znaczy też, Bayern wygrywa. Zaraz zobaczymy, kto strzelił. Lewandowski? Robben. I to w 11 minucie. A czy gra mój ulubieniec Özil? Oczywiście, że gra. Tu gra Lewandowski, a tu gra Özil. No jestem bardziej, no wiadomo, za Lewandowskim, ale uwielbiam Özila. Więc tutaj ten meczyk to jest taki... Mógłby być remis, o. Coś ten Napoli tam ciśnie. Będzie drugi gol, nie. W ogóle jakoś Real tak dziwnie gra. Motają się strasznie. Dobra, ja sobie zostawię to. Tak, żebym wiedział, jaki jest wynik tego drugiego meczu. Będę miał sobie tu podgląd na Flash Score. 1-0, tutaj też 1-0. Cappuccino. Otworzę sobie jeszcze jedną saszetkę, bo czuję niedosyt. Ej, w ogóle... Tu też są karty specjalne, kurde, nie wiem, ja kupuję te Brawo i jak są karty specjalne, nigdy nie trafiam na przykład Club 100, Hat-Trick Hero czy coś takiego, a wy mi piszecie, o, trafiłem to, tamto, tamto, czemu ja takiego szczęścia nie mam? No już wiem, że to ktoś z Arsenalu będzie. Tu jedynie nie można limitek trafić. No nie, no nic z tego nie... Nie. Nie wiem, czy widać. Sterling. Jest i Sterling, a tu już wiem, no, a Arsenal będzie. Co my tu mamy jeszcze? Williams. I co tam leży? No, jo, Ramos dostał żółtą kartkę. Te bazóweczki. Muszę w końcu skończyć tą edycję. Gabi jeszcze tutaj na koniec. I z Arsenalu będzie defensive duo. Montreal i Bellerini. Ale są karty specjalne, więc spoko. W sumie mógłbym sobie przy okazji sprawdzić, czy któryś tutaj nie mam. Ciekawe, czy w ogóle słyszycie telewizor. Mogę wam dać głośniej. Jest ogólnie mikrofon, więc powinien ściągać. Zresztą jak słychać płacz dzieci, to słychać. Dobra, 17, prawie 18 minuta. A tu się na razie realnie miał żadnej akcji takiej. No w sumie dwie. No rzucę tam, Żanka przyjdzie posprzątać. Ej, w ogóle dziwnie się czuję tak nagrywając. Ale fajnie, zawsze coś innego.
Niedługo wybiorę się znowu na zakupy. W ogóle zdziwiłem się, że spodobał wam się ten filmik, który gdzie ostatnio szedłem na zakupy. Jest naprawdę bardzo dużo wyświetleń i mam prawie ponad 800 łapek w górę nad tym filmikiem. Jest, jest, jest! Benzema! Pięknie! 1-1. Ale to jest trzecia główka. Dwa razy próbował, nie udało się i za trzecim razem. Pięknie! 1-1. Masz, muszę sobie to zobaczyć, bo się zagadałem. Ale ja bym dał tyle, żeby tam być teraz na tym meczu. I Carvajal, pięknie. A, ale wpadło. Ronaldo nie sięgnął, ale Benzema. Ładnie. 1-1. Ale pięknie zawinął. Ładnie. A ciekawe jak ten drugi mecz. Nie no, 1-0 dalej. Pięknie. No 1-1. 8:19. To może w 29:00 teraz też pewnie. Co 10 minut. Później oczywiście sobie zrobimy przerwę, jak będzie przerwa. O, rzut wolny. Oj, kiepsko. Kiepsko Kroos to zrobił. Ej, brakuje mi tu w ogóle chipsów. Może zadzwonię do żonki albo napiszę, żeby mi kupiła. Chociaż nie, nie wiem o której wróci. No właśnie, otworzymy sobie jeszcze za chwilkę tego blisterka z Neymarem. A to za chwilkę. A właśnie, zrobimy coś takiego. Wszystkie karty z tych saszetek i karta specjalna oprócz limitki. Limitkę sobie wezmę, bo jej nie mam. Ale wszystkie karty, które tutaj są, to wyślę komuś z was. Co trzeba zrobić? Oczywiście musicie wpisać w komentarzu. Nie wiem. Chcę karty. Napiszcie, chcę karty. I wtedy sobie tam jakoś wybiorę za pomocą programu takiego specjalnego i wyślę komuś za darmo te wszystkie karty z tego blisterka. Ja mam komplet, więc mi to jest niepotrzebne. Teraz na weekend jadę do żonki, do domu. I tam... Tam jest mój widz. I jeżeli oglądasz ten film, mam dla ciebie bardzo fajną niespodziankę. Więc w sobotę, albo w piątek, w sobotę chyba raczej, ją dostaniesz ode mnie. Oczywiście to będą karty. A wiem, że mnie oglądasz, więc pozdrawiam cię. 21 minuta. No, więc jeżeli ktoś chce, jak napisze w komentarzu, chcę karty i te wszystkie oprócz tej limitki, bo limitki nie mam, wyślę komuś za darmo. Zrobimy na jakimś odcinku, tam nagramy sobie i po prostu wybiorę za pomocą takiego specjalnego programu. Wylosujemy i wtedy osoba dostanie ta ode mnie karty. W ogóle nie wiem, czy to jest prawda, ale ponoć, tak słyszałem, że ma wyjść update z FIFA 365. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Ma coś takiego być. I ponoć ma być jakiś mały album. Czyli takie coś, jak kiedyś Champions League zrobiło. Niby w marcu, ale czy to jest prawda? Na 100% wam nie powiem. I nie powiem, od kogo to słyszałem. Ale zobaczymy. Fajnie jakby wyszło. Bo powiem wam szczerze, że ta Ekstraklasa jakoś tak, nawet widzę, jak wy oglądacie filmiki, to chyba za bardzo wam się to nie podoba. Jednak FIFA to jest FIFA i mam nadzieję, że w następnym roku Champions League przejmie Panini, bo Tops, no, jest ok, ale Panini to jest jednak Panini. O, ale wślizg. James. A co on robi? Marcelo? Ronaldo przy piłce, ale Ronaldo tak za bardzo nie wiedział, co ma zrobić. Nie będę krzyczał, bo pobudzę tu wszystkich. Nie, no masakra. Co ten James tam robi? Modric przy piłce odzyskał, ładnie. Aż się cofnął.
Jak tam Bayern? 1-0. Pewnie doktor Radion ogląda Bayern. Pozdrowienia dla ciebie. Coś cię mało ostatnio na YouTubie. O, Ronaldo strzela w boczną siatkę. O, powtórka bramki, ale pięknie. Ale Carvajal w ogóle kopnął tą piłkę tak jakby nie, od niechcenia. Benzema to jest taki, nie ma formy, nie gra, ale czasami ma takie dni, że po prostu strzela te bramki i fajnie. Ale tam pięknie mu tu gdzieś przeleciało. W ogóle chciałem jechać na mecz jakiś Real Madryt z Żanką. Nawet szukaliśmy jakichś tam tanich lotów, bo jest coś takiego, żeby sobie po prostu polecieć do Madrytu na jakiś meczyk. Ale wiadomo, loty są tańsze, a bilety są strasznie drogie. No coś Ronaldo tam kiepsko. Wczoraj Messi, Suarez i Neymar też za bardzo nic nie pokazali. Ciekawe, czy w ogóle Milik wejdzie. A gwizdzą tam? Dwudziesta piąta minuta. Ciekawie, za ile ludzi w ogóle będzie z was, znaczy ile ludzi, ilu z was będzie chciało w ogóle te karty. Ogólnie no, mam ich bardzo dużo i szykuję właśnie niespodziankę dla mojego znajomego. Mam ich naprawdę mnóstwo i muszę się ich pozbyć, więc tak jak kiedyś powiedziałem, będę od czasu do czasu robił takie giveaway'e, że po prostu zrobię sobie jakieś tam różne jakieś paczuszki czy coś takiego, albo po prostu spakuję jakąś część kart i sobie komuś tam wyślę. Nie na zasadzie konkursu, bo to nie ma sensu. Po prostu kto będzie chciał, wpisze w komentarzu, a ja sobie będę losowo wybierał. Oczywiście za pomocą programu, żeby nie było, że sobie wybrałem kogoś, na przykład kogo lubię. Bo ja lubię was wszystkich. A jest was, czekajcie, zaraz się sprawdzimy. Podoba mi się ta strona, fajna jest. 962. A było chyba 60, więc brakuje mi jeszcze 38. Do 32, a więc jutro powinno być. Okej, okay, dalej jest 1-0 dla Bayernu. Bayernu, przepraszam. Co ten Ronaldo robi tam w ogóle? Chyba nie jego dzień, chociaż on też ma tak, że na przykład cały mecz mu nic nie wychodzi, a jest tak, że jedna akcja, bum i gol, co nie? A teraz Napoli, Hamsik. O, ale pięknie, o, a się przewrócił. Witam was ponownie, przepraszam was bardzo, ale musiałem zrobić cięcie, bo zabrakło mi pamięci na aparacie. Bardzo was przepraszam, następnym razem postaram się normalnie to już nagrać i bardziej się do tego przyłożyć. Myślałem, że mi starczy miejsca, niestety musiałem uciąć połowę pierwszej połowy. Nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem teraz, w którym momencie się tam zatrzymałem. Otwierałem blisterek. Blisterek z FIFA 365. Na razie mamy wynik 1-1. Jest 47 minuta, 48 już leci druga połowa. Otwierałem blisterek i tak jak powiedziałem, bo nie wiem, w którym momencie mi to ucięło. Oczywiście dopiero później sobie to sprawdzę. Wszystkie karty oprócz tej limitki tego Neymara powędrują do tego, kto napisze pod tym filmikiem w komentarzu chce karty bądź chce. I wszystkie karty, które trafię w tych saszetkach, powędrują do kogoś. Oczywiście wylosujemy sobie to za pomocą specjalnego programu. Tu są bazówki. Mam nadzieję, że tam jakoś już wcześniej to pokazywałem. I mam tutaj cztery karty specjalne. Jest między innymi... O, tam Ronaldo biegnie. I gol, gol, gol! Cross, pięknie! 2-1! Cross, pięknie. Jest tutaj Diego Simeone, mam tutaj dwa razy fans Bayern Monachium i Schmelzer na fans favorite i Gold, Ben Arfa.
To są na razie te specjalne karty. Zaraz otworzę, jeszcze mam dwie saszetki, ale mamy 2 do 1, pięknie. Mam jeszcze te dwie saszetki, więc za chwilę sobie otworzymy. Zobaczę tylko tą akcję. Ronaldo oczywiście, Ronaldo. Podanie do Krosa i piękny strzał, 2-1. Dobrze, jest 2-1. Bez gola, ale asystę ma. Pięknie. No ładnie. Także przepraszam Was za tą pierwszą połowę. Mam nadzieję, że ta się cała nagra. Dwa do jednego. Nie wiem, bo nie mam... A może sobie potem na telefonie sprawdzę, jak tam Bayer. Otworzę sobie te saszetki teraz, bo nie chcę, żeby mi znowu ucięło filmik. Ale myślę, że teraz już wystarczy miejsca. Zapomniałem pousuwać niepotrzebne rzeczy z karty pamięci i no przepraszam Was bardzo, następnym razem to już postaram się inaczej zrobić. Dobra, otworzę sobie jeszcze jedną saszetkę teraz, a tą ostatnią, która wydawała mi się gruba, zostawię sobie na koniec. I zobaczymy, co ktoś z Was dostanie. Żanka chyba niedługo będzie wracać, może się załapie jeszcze na końcówkę meczu. Lalana, jest Lalana. Co my tu jeszcze mamy? Perotti. Souza. Kedira. Potuk. A kartą specjalną jest Fans Sporting Logo. To jest kolejna karta specjalna. Także jeżeli ktoś chce, to niech pisze w komentarzu, że chce. Teraz Napoli tam coś próbuje, ale niestety nie udało się. Ale jest 2-1 dla Realu, to ja się cieszę strasznie. Otworzyłem sobie też wszystkie Brawo Sporty. Mam nadzieję, że to się tam nagrało. Fajna jest ta limitka Neymara, podoba mi się. No jej nie dam, bo jej nie mam. Także ją sobie zachowam. Kto tam leży? Modric. Modric dostanie żółtą kartkę. Przepraszam. Oj, tylko oni tak fajnie to robią, takie... Ale panie sędzio. Dobra, to jest dla mnie. Jeszcze zostanie jedna saszetka, za chwilę sobie ją otworzymy. A teraz rozkoszujemy się meczykiem, bo fajny wynik się zrobił, 2 do 1. Szkoda, że mi ucięło tamten filmik. O, teraz Real znowu przy piłce. James. Pewnie słyszycie tam, jak komentują ten mecz. Uuu, pięknie. Idzie Real. Będzie 3. Rzut rożny. Dobra, otworzmy sobie tą saszetkę, w razie czego jakby znowu mi ucięło filmik. Najwyżej potem Wam dogram w końcówkę. Zobaczmy, albo poczekajcie, poczekamy na ten rzut rożny. Zobaczymy. James Rodriguez będzie wykonywał. O, znowu krótko. Carvajal. O, nic z tego nie będzie. Modric. Marcelo, uderzenie. O, ale pięknie uderzył, ale za wysoko. Ostatnia saszetka z blisterka. Z Griezmannem. O, tu będzie multiple, już widzę, bo jest prześwit. I tu mamy... Pierwszą kartę bazową. Drugą. Carvalho. Denis. Morgan. A kartą specjalną. Uhuhuhu. Ładna karta, powiem Wam szczerze. I tu się ktoś ucieszy. Ucieszy się ktoś, kto jest fanem Barcelony, bo to jest attacking trio Messi, Suarez i Neymar. Piękna. Ole bramka! Nie wierzę! Jaki strzał! Ależ pięknie Casemiro to zrobił! What the fuck! Jaki gol!
Ho, ale pięknie z pieszy uderzył. Sorry, nie będę krzyczał, bo tu sąsiedzi śpią. Ale brama! Muszę to zobaczyć. O, pięknie! Tutaj James uderzył, a ten i z pierwszej. Ole, pięknie. Piękna bramka, aż na pieszerzance. Pięknie. Brawo. 3-1. Trzy do jednego. Ciekawe jak tam Bayern. Ale drama. Wiecie co? Sprawdzę sobie jak tam Bayern. Sprawdzę sobie na telefonie. O, jeszcze tutaj próbuję Napoli. 3-1. Dobry wynik. No tutaj już raczej, no chyba realnie raczej nie wtopi. Mam nadzieję. O, pokazało mi, że jest 7 stopni. No jest ciepło, ogólnie się robi, fajnie. Wyniki na żywo. A teraz rzut rożny dla Napoli. Krótko. Fuh, ale uderzył Panu Bogu w okienko, jak to mówił Szpakowski. No nie wierzę. Bayer Arsenal 3-1, to samo. Jaka akcja. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. 3-1. Strzelił Lewandowski? Na pewno strzelił, jak 3 bramki, no to musiał pewnie tam strzelić. Kto tam strzelił? No pewnie, Robben, Lewandowski i Alcantara. Lewandowski strzelił w 53, w 56, no ale się nastrzelali. To sam, ty, oni w ogóle kopiują ten mecz, który jest tutaj. Ale nieźle. 3-1, 3-1. Pięknie. Szkoda mi Ezila, no ale niestety. Dobra. Która jest w ogóle godzina? 22. Równo. No, no to się ktoś ucieszy. I tak jak powiedziałem, te wszystkie karteczki polecą do kogoś. Zrobimy sobie na jakimś odcinku, wylosujemy. Pokażę wam jeszcze karty specjalne, które były w tym blisterku. Był to Bayern Monachium na fansie. O, Maradona siedzi. Fans Schmelzer. Goldzik. Co tam się dzieje? Kolejny fans. Bardzo ładna multiple. Attacking Trio z Barcelony. I RAR Diego Simeone. I te wszystkie karteczki plus te bazówki wszystkie polecą do któregoś z was. Dobra, ja się teraz... A, bo tu ręka była. Była ręka. A sędzią, ale ja nic nie widziałem. No, dobry wynik. 3-1, ale te bramki piękne. Potem sobie muszę obejrzeć, jak tam, jakie bramki wpadały w tym drugim meczu. O, ciśnie Real teraz. Widać, że chcą wysoko wygrać. Lepiej grają niż w pierwszej połowie. O, będzie 4. Idzie Marcelo. Benzema. Ronaldo. Strzel coś. No strzel, proszę, strzel. No, czemu tak? Zrąbał. Nie będę go przeklinał. A teraz Napoli ma akcję. No, no co jest? Ramos, a w ogóle... Co jest? W ogóle jakiś sędzia, co nie? Taki... Pakerek. A tutaj łap, łap, nie? A dobra, to ja wybiję. O, i wybił Ramos. Ale przeszedł ładnie tych Ramosa i tego Varana. Nieźle. Bo idzie dalej Benzema. No kurde, Ronaldo, co jest?
Słabiutko w tej edycji Champions League, słabo. No ale wiadomo, nie zawsze się jest tym najlepszym, co nie? I nie strzela się dużo bramek, chociaż nie, no spalony teraz ewidentnie, jak nic. A Ronaldo już oczywiście, no czemu? Jak mi tu brakuje Pepe, fajnie by było, kurde, jakbyśmy sobie tak siedzieli i oglądali meczyk. Kurde, coś trzeba zrobić. W ogóle coś, ostatnio nie możemy się zgrać, żeby coś razem nagrać. Muszę sprawdzić, czy w ogóle się tam nagrywa, więc muszę sobie wstać. A teraz Napoli. Co tam będzie? Rzut wolny i żółta kartka chyba. Rzut wolny. A Kajehon leży. Ale widać, że się lubią, bo aż się przytulali. O, ale mu wszedł. Marcelo. Fufu. No jest, powiem wam, że odległość taka, no można strzelić z tego bramkę. Ale coś mi się wydaje, że przestrzeli. Nos mi się zatyka. Ale wiecie co, poczekamy chwilkę. Ten rzut wolny muszę zobaczyć. Co będzie z tego? Ale blisko. Uwaga. Przestrzelił. Nad bramką. Przestrzelił. Ej, głodny się zrobiłem. Niech ta żanka już przyjeżdża, bo mi się jeść chce. Pewnie będzie dzwonić. Nie, może się załapiecie. No zawsze jak jedzie, to dzwoń. W ogóle dzisiaj jest dzień singli. I żanka poszła z koleżanką. No. Hej. Może sobie wyrwą coś. Chwasta. No raz nie ma z tym problemu. Jak ktoś sobie chce gdzieś iść, to sobie idzie i jest ok. No ja sobie mogę spokojnie dla was nagrać filmik i sobie pooglądać meczy. I nikt mi tu nie siedzi i nie gada. Ej, wiesz co Seba, bo wiesz co, bo tamto, a ja sobie oglądam mecz. Nie lubię czegoś takiego. Ale daje ta lampa. Muszę zrobić porządek z moim nosem. A może wam opowiem kiedyś o tym. Bo mi się już zatyka, ale zobaczę sobie, bo tu się Napoli rozkręca. Za chwilę wracam. I już jestem. Sorry, będę teraz trochę pociągający. Ale tak to jest, jak ktoś ma problemy z przegrodą nosową. Miałem iść na operację, tak w ogóle, wam powiem. I... Ale zrezygnowałem, bo dowiedziałem się, że nie będzie tak, jakbym chciał, żeby to było zrobione. A ja nie chciałbym, żeby mi tam łamali w ogóle jakimś młotkiem, to w ogóle bez sensu. Dlatego pewnie nieraz słyszycie na jakichś filmach, jak pociągam nosem, zwłaszcza w zimie. Męczy mnie ten katar. No i teraz Ronaldo ma okazję. No strzel coś, kurde, no. No ale komu? Marcelo! O, i Panu Bogu w okienko. Ej, otworzyłbym sobie coś jeszcze. Mam tam jeszcze blisterki, ale nie chce mi się wstawać. Zostawimy sobie je na jakieś inne.
Jutro się wybiorę na zakupy. Nagram wam filmik. Cieszę się, że podobają się wam też inne filmiki takie, jak sobie coś robię po prostu. Bo takie zwykłe unboxingi to troszkę nudno. Nudzi się. A coś się musi dziać. A jak nagrywam takie filmiki inne, to w ogóle bardzo fajne komentarze są. Podoba mi się. Lubię czytać wasze komentarze. Czytam wszystkie. Nawet te złe. Chociaż mało. Ostatnio prawie w ogóle. O, Maradona siedzi. Ciekawe, komu kibicuje, co nie? Milik się rozgrzewa. Wejdzie Milik, nastrzela dwie bramki, będzie 3-3. A teraz jest Benzema, podanie do Ronaldo, ale Ronaldo to nie jest jego dzień. No, nie siedzi dzisiaj mu ta piłka. Tak powiedzieli. Ale ładnie mu wystawił, ale... A dobra, ważny jest wynik. No nie musi zawsze strzelać, co nie? Zobaczę sobie drugi meczyk. Jak tam w ogóle wynik? Jest 65 minuta. 66. Zaraz wychodzę. Żancia napisała. Odpiszemy jej. Okej. Okej. To pewnie będzie dzwonić zaraz. No i tam Real miał okazję, ale niestety 4-1 nie ma. Zobaczymy sobie, jak tam Bayern. Jak tam Bayern. Casemiro, ale no niestety. Wtedy ci się udało, ale teraz już nie. Ale bramkę piękną strzelił. Naprawdę, to jest gość. Naprawdę. 4-1. No proszę, kto strzelił czwartą? Czyżby Lewandowski? Kto strzelił? Alcantara. Alcantara strzelił drugą bramkę. Lewandowski też strzelił. Fajnie. Asysta Filipa Lama. A właśnie, kto strzelił dlatego? Aha, Sanchez, sorry. 4-1, no to teraz też tu musi być 4-1. Callejon. Ole, akcja! Teraz Napoli miało akcję na 3-2, ale nie udało się. To nie jest jego dzień. Ale akcja ładna. Callejon, tu pyk. Ale ładnie, ładnie. No, Albiol był szybszy. Czy Ronaldo nie będzie wybijał z autu? Modric przy piłce, podanie do Carvajala. Carvajal coś zrobi z tą piłką? I czemu? A już myślałem, że Ronaldo. Ale Benzema tam wyleciał. No można pochwalić Benzemę, bo coś robi w tym meczu. Bramkę też strzelił. Ale ładnie się... O, ładnie się złożył, ale no niestety. Hesaj. Muszę sprawdzać tam, czy się w ogóle nagrywa, bo teraz Ronaldo przy piłce będzie strzelał na bank. Nie, podał. Ale już w ogóle tego... no kurde, podałem ci, a ty co zrobiłeś? Marcelo. 22:11 jest. Ty, myślałem, że to wpadnie. Nieźle. Dobra, wychodzę z tego neta, bo przecież nagrywam film, nie będę tu siedział na necie. Zaraz będzie Żanka dzwonić.
Dobra, sprawdzę sobie, a kto wchodzi z Realu? Bo ktoś wchodzi z trójką. Czekajcie chwilę. No tak, Pepe wchodzi. No co ten Benzema tam zrobił? No nic nie zrobił. Kurde, jak ja lubię dla was nagrywać takie filmiki. Fajnie tak jest. Takie inne niż te unboxingi. Unboxingi też będą, także nie martwcie się. O! Mertens! A w ogóle sorry, że nie nagrałem wam ogólnie tak całego dnia, takie jakbym się przygotowywał do tego meczu, bo miałem za dużo roboty, a jeszcze nagrywałem dla was 3 filmy dzisiaj. W ogóle muszę nagrać jeszcze więcej filmów, bo na weekend mnie nie będzie, więc muszę je nagrać. Jutro będę je nagrywał, żebyście mieli co oglądać. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę jesteście... Sorry, że to powiem, ale jesteście zajebiści. Naprawdę. Wasze komentarze są niesamowite. No, Ramos schodzi. No co się stało? Pepe w ogóle jak śmiesznie wygląda. Dawno go nie widziałem. Nie no, ja się chyba zastrzelę. No znowu mi się skończyła pamięć w telefonie, w aparacie. No nie wiem co się dzieje. Przepraszam was bardzo za te cięcia. Nie wiem w którym momencie skończyłem w ogóle, co tam zacząłem, co tam mówiłem i w którym momencie to teraz tnę. Dopiero później o tym się... No. Ej, sorry, w ogóle nie wiem co się dzieje. Znowu mi się skończyła pamięć w aparacie i mamy... Mamy 3-2. Nie ma gola. Spalony. Sorry, naprawdę was bardzo przepraszam. Wiem, że ten filmik będzie pocięty. Nie wiem nawet, w którym momencie skończyłem w ogóle o czym mówić. Coś tam się stało Callejanowi. Przepraszam was bardzo, naprawdę. Więc ten filmik będzie pocięty. Jest wynik 3-1. Nie wiem o czym w ogóle, bo nie mam teraz jak sprawdzić, w którym momencie tam skończyłem o czym w ogóle mówić. Ale byłoby 3-2. Ale był spalony, ale zderzenie. O, Benzema zszedł. Ale spoko, o, Morata wszedł. Moratę w ogóle ściągnęli, a Moratę w ogóle wrzucają w końcówkach meczu. Bez sensu w ogóle. Może strzeli bramkę. Także przepraszam was bardzo. Następnym razem postaram się zrobić jakoś to inaczej. A przynajmniej sobie mogę z wami pogadać. Żanka, nie wiem, czy już jedzie, czy jeszcze nie. W sumie jest 10:30. Jest 81. minuta, no już do końca tego meczu już powinno się nagrać to. Także sorry, naprawdę przepraszam was. Myślałem, że w ogóle jak jest tyle pamięci na telefonie, na aparacie, to się zmieści, w sensie na karcie, a jednak chyba nie. Wiadomo, aparat nagrywa w Full HD i to tak jest. Teraz co? Carvajal? No, będzie rzut rożny. Ale jest 3-1. 4-1 Bayern wygrywa z Arsenalem, chyba że się coś zmieniło, nie wiem, nie sprawdzałem. Dobra, jeszcze 8 minut, plus tam doliczone pewnie jest 3 minuty będzie. Tu mam te karteczki dla kogoś z was. To sobie może je odłożę. O, gdzieś tutaj. O, Modric! Lubię Modricia, fajny Chorwat. Fajny Chorwat. Fajny gość. Dobra. Myślałem, że się Żanka załapie na meczyk, ale się nie załapała. No, ładnie strzelił, ale przestrzelił. I tylko takie... O, Milik wchodzi, ale ma zarąbisty numer, 99. Hamsik zszedł, jest i Milik. Ale by była akcja, jakby Milik nastrzelał teraz z dwie bramki. No, ale mamy Milika.
Jest Milik, zobaczymy co pokaże w końcówce tego meczu. Ma jeszcze 7 minut, doliczony czas, no to tak z 10 minut pewnie będzie. Zobaczymy co pokaże, ale ten numer na koszulce to ma zarąbisty, 99. Nie wiem czemu ma taki numer, jeżeli ktoś z Was wie, to niech mi napisze w komentarzu, czemu ma Milik 99. Nie wiem czy to jest, nie wiem, data urodzenia, szczerze mówiąc nie wiem. Ale Milik miał teraz akcję, ale niestety nie udało się. Ale mają, powiem wam, dziwne te stroje Napoli, na wyjazdowe, takie ciemne. Osiemdziesiąta czwarta minuta, o teraz Real leci. Morata do Ronaldo i Marcelo i ja. Ej, w ogóle ten komentator drugi, jeżeli oglądaliście na e-sport, w ogóle ma taki głos, jakby nie wiadomo ile tam chlał. Już ledwo mówi. Ja. To była taka akcja na bramkę. W ogóle jak on się złożył. Nie no, masakra. Ale dobra, jest 3-1, jest dobrze. Aj, trzeba jutro wstać. Niestety znowu do roboty rano trzeba wstać. Znaczy jutro, no ale to jutro też, bo wy będziecie oglądać w czwartek, a w piątek też będę musiał wstać. Ale w sobota, niedziela, poniedziałek mam wolne. I jedziemy do Żanci. Do Żanci, do Rafała. Do Rafała, do brata. Pozdrawiam cię serdecznie, że oglądasz ten mecz, ten filmik. Stęskniłem się za to. Może coś nagramy fajnego razem. Może jakiś hardkorowy unboxing. W ogóle mam tyle tych petard. Gdzie to jest? Aha, tam. Że może coś wymyślimy fajnego. Co jest tam? 85 minuta. Czekajcie, w ogóle ja sprawdzę jaki jest wynik tego drugiego meczu jeszcze przy okazji sobie. Może tam już jest 5-1. Rzut. Out jest teraz. Wyniki na żywo. Obstawiam, że jest 5-1. No i uwaga. Co tam się stało? Co to było? Nie no, jest 4-1. A. Bayern nieźle zmucił ten Arsenal tam. A tu jest 3-1. Nie no, musi być tak samo. No to Real musi strzelić jeszcze jedną bramkę. Kurde, Żanka pewnie wróci tak, że się skończy mecz i ja będę musiał wyjść z domu po nią na przystanek, a mi się tak nie chce. Bo jest późno, a ona się boi. Ej, w ogóle ta bluza, która przynosiła zawsze pecha. Jak ją ubierałem, to Real wtapiał. Tym razem wygrała. Wygrywa na razie. I? Ale komu tam? Nie wiem w ogóle, czy to był dobry pomysł, żeby Morata wracał tutaj do Realu, bo tak, kurde, myślałem, że jak wróci, to że on tam będzie grał cały czas, a on w ogóle, wpuszczają go w końcówkach. Bez sensu w ogóle. Gdzie w Juventusie, no tam coś strzelał, co nie? I coś działał. Osiemdziesiąta ósma minuta. Mam nadzieję, że już się nie przerwie ten filmik, bo już masakra. W ogóle zacząłem tam mówić, ale to chyba się już nie nagrało, że w tym roku mamy pewne plany z Żancią. Ja w ogóle wiem, że tu leci mecz, a ja gadam sobie o innych rzeczach, ale ja tak po prostu mam. Po prostu chcemy coś zrobić. Krok do przodu.
No jesteśmy już 3 lata w ogóle razem. W maju będzie 3 lata. Dzisiaj jest w ogóle nasza miesięcznica, przepraszam. I po prostu postanowiliśmy, że chcemy kupić mieszkanie. No. I mam pewne plany jeszcze na ten rok, ale to nie powiem wam, bo tu pewni ludzie oglądają, którzy znają też Żankę i mogą jej powiedzieć. Pozdrawiam was oczywiście. Ale mieszkanie to jest pierwsza sprawa, więc może już niedługo, jeszcze trochę, będę nagrywał po prostu gdzie indziej już. Ciekawe. Osiemdziesiąta dziewiąta minuta. No, jesteśmy 3 lata. 3 lata się Żandzia ze mną męczy już. No, ale chyba jest ze mną dobrze, bo jak już tak 3 lata ze mną siedzi. No, Poli jeszcze tam próbuje coś strzelić. No, ale Milik sobie chyba nie pogra. Ale już mi jest tak niewygodnie, bo ja sobie lubię tak siedzieć na tym moim fotelu, tak po prostu się rozwalić i oglądać ten mecz. A ja teraz sobie siedzę na tym fotelu, bo przecież powinienem się normalnie oprzeć. O. Ciekawe, ile do dzisiaj. Ja obstawiam, że 4 minuty. Mam nadzieję, że was nie nudzi ten filmik. Taki inny trochę. Lubię nagrywać dla was takie też inne filmiki, nie tylko te unboxingi, bo przeważnie tylko widzieliście te ręce, jak się coś tam otwierało. Teraz po prostu mogę sobie z wami pogadać. I nie wiem, czy się to nagrało, może się powtórzę. Jutro idę znowu zrobić zakupy. Dzwoni Żancia. Halo, nagrywam filmik, słucham. No ale szybko, bo nagrywam, no co? A idziesz na przystanek dopiero. Dobrze. Później się... Dobra, to później. Zadzwonię. Dobrze. No, pa. Pa. Żancia się martwi. Znaczy martwi się. Mam ja się martwić, bo ona się boi iść sama. Idzie dopiero wraca na przystanek. Idzie dopiero wraca na przystanek, bo co ja wam gadam? A mogłem wam w ogóle, mogłem dać na głośno mówiący, byście sobie usłyszeli, co mówi. Idzie do Domciu, więc będzie za... No za właśnie, zależy czym będzie jechać, czy tramwajem, czy taksówką. A tu mamy 91 minutę i leży na murawie Morata. Coś mu się stało, ale grają dalej. Ale czemu nie zatrzymują w ogóle? To nieładnie, nieładnie. Ja muszę sprawdzić, czy to się nagrywa. No nagrywa się. W ogóle śmiesznie się czuję nagrywając taki filmik, ale fajnie, bo kurde, powiem wam, wkurzało mnie ciągle te unboxingi i tak się nic nie działo, bo ciągle się coś otwierało i takie bez sensu. A teraz przynajmniej mogę sobie z wami pogadać, powygłupiać się i tak dalej. No, także jutro idę znowu zrobić zakupy jakieś fajne. Nagram wam filmik, bo ostatni film wam się bardzo podobał, z tego co widziałem. Prawie 800 łapek w górę, to jest normalnie szok dla mnie, jak to zobaczyłem. O, biegnie Vasquez. Co to było? No, masakra. A ja lubię, jak wchodzą młodzi, bo młodzi to fajnie grają. Chcą się pokazać. Ej, w ogóle nie wiem, ile jest doliczonego czasu. Jest 92. A gdzie jest ten Milik w ogóle? A jest tutaj, dobra. Nie, ja podejrzewam, że 93 i będzie koniec, bo nawet nie zauważyłem. A mówiłem, że będzie Żancia dzwonić? Mówiłem, bo ona zawsze dzwoni, jak wraca. O, Sebuś, wyjdziesz po mnie na przystanek? Zawsze tak jest. Ej, dobra, już mogliby skończyć ten mecz. No, także jeżeli chcecie więcej takich odcinków, po prostu koniec. Jest koniec, 93 minuta, Real wygrywa 3-1, ja się bardzo cieszę. Więc jeżeli chcecie więcej takich filmików,
No to jeżeli zostawicie 500 łapeczek w górę, a postaram się naprawdę następnym razem bardziej przygotować do tego, bo wiem, że teraz będą cięcia. Ja jeszcze tego nie wiem w którym momencie, bo nie mam możliwości teraz tego zobaczyć, ale będą cięcia, więc bardzo Was przepraszam za to. I jeżeli chcecie, żebym więcej nagrywał takich filmików, gdzie sobie po prostu oglądam meczyk i sobie z Wami rozmawiam, zostawcie 500 łapeczek w górę i następnym razem nagram Wam kolejny meczyk. A ja się cieszę, bo fajnie. Przynajmniej coś innego, coś się dzieje i bardzo Wam wszystkim dziękuję za wszystko. Za to, że jesteście, bo jesteście zajebiści, naprawdę. I muszę stworzyć w końcu nową grupę moją na Facebooku, nową. Wiadomo, ci co wiedzą, to wiedzą co się stało. Ci co nie wiedzą, no to nie będę już o tym mówił. Ale chcę zrobić grupę tam, żebyśmy sobie byli wszyscy razem i żeby było fajnie. Także ja Wam bardzo dziękuję za ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało, pomimo tego, że musiałem robić te cięcia i jakieś tam wtopy. Ja już kończę, dzwonię do Żanki, bo pewnie będę musiał po nią wyjść, bo już jest późno, jest godzina. No, za 20, 11, więc muszę po nią wyjść, bo jest ciemno i ona się boi. Także ja Was żegnam, na razie pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!